Dobry wieczór cały świecie w internecie. Jest czwartek, 21, a zatem czas na rozmowę o sprawach ważnych, potrzebnych i odważnych. Zapraszam, Agnieszka Tobota. Powiedz o tym komuś. Audycja o was, dla was i o nas trochę też. Mój dzisiejszy gość, dr Joanna Sztuka, jest psychologiem, doktorem nauk humanistyczno-społecznych w dziedzinie psychologii, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, doświadczenie kliniczne nabywała w klinice psychiatrii, stresu bojowego i psychotraumatologii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Dodam jeszcze, że na co dzień współpracuje z Fundacją ART, wspierając potrzebujących. Witaj, Joanno. Dobry wieczór Państwu. Wielu z nas zastanawia się, jak rozpoznać moment, kiedy warto iść do psychologa. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ każdy z nas ma inną wrażliwość i inne sposoby radzenia sobie z problemami. Są jednak momenty i doświadczenia w życiu, po których pytanie, czy potrzebuję pomocy psychologa, wraca do nas coraz częściej. Asia, kiedy zatem zwrócić się o pomoc do psychologa? Myślę, że takim momentem, który może nam dać impuls, żeby poszukać pomocy, jest wtedy, kiedy czujemy, że te zasoby, czy te umiejętności, i sposoby radzenia sobie, które mieliśmy do tej pory, po prostu nie działają. I musimy znaleźć coś nowego, a nie wiemy za bardzo, co to ma być, jak ruszyć z miejsca. Warto też, myślę, poszukać pomocy psychologa wtedy, kiedy nie mamy wsparcia społecznego, czyli nie możemy liczyć na przyjaciół, na znajomych, albo są oni nam niedostępni, albo po prostu ich nie ma fizycznie wokół nas, a my znajdujemy się w jakiejś sytuacji trudnej, kryzysowej. Wtedy jest to niezwykle ważne, żebyśmy sobie to po prostu wsparcie stworzyli i psycholog może być takim wsparciem dla nas. Sobie myślę, że żyjemy w takim kraju, jeżeli mogę tak powiedzieć, że problemy załatwia się w czterech ścianach, że z problemami nie wychodzimy na zewnątrz, bo to wstyd. Przecież ja, mama, ojciec, ciotka, babcia, tak trochę przebarwiam to, przejaskrawiam, mówią, no przecież my ci możemy pomóc. Czym się różni ta rozmowa, wiesz, z tymi najbliższymi, którzy tak deklarują tą pomoc, a pomoc ze specjalistą? Dlaczego ta relacja jest taka ważna? Najczęściej rodzina, przyjaciele lub znajomi wspierają w taki sposób, jaki potrafią, czyli dają dobre rady, próbują w jakiś sposób ocenić tą sytuację, albo z nami płaczą, albo z nami się śmieją. Natomiast rzeczywiście brakuje im tak naprawdę tych fachowych umiejętności, które powodują, że klient zaczyna widzieć więcej. Tak? Psycholog dzięki temu, że jest do tego specjalistycznie przygotowany, wie, jakie zadawać pytania, wie, w jaki sposób pokazywać klientowi to, co jest przed nim niejako zasłonięte. Pewne rzeczy nieświadome, które w nim działają. Myśli, które ma o świecie, o sobie, o innych, różne schematy. Bez tej wiedzy po prostu nie da się ich często zobaczyć. Nawet bliskie osoby tego nie widzą. I tutaj jest chyba taka najważniejsza różnica. No druga rzecz, że psycholog nie będzie osobą, która będzie za nas coś robiła, albo będzie nam doradzała, proszę zrobić to i tamto, tylko będzie pomagała nam odkrywać najlepszą dla nas drogę i różne możliwości, z których możemy skorzystać. Bardzo dobrze, że to powiedziałaś, bo właśnie chciałam też zwrócić na to uwagę, że często klienci przychodząc do gabinetu, do poradni, do jakiegokolwiek miejsca pomocowego, boją się, że ten psycholog będzie, wiesz, jak z rękawa poradami sypał. Natomiast tutaj cały czas zwracamy uwagę na to, że psycholog podąża. Tak. Daje możliwości, daje kierunki, natomiast nigdy nie doradza. To prawda. To jest podstawowa rzecz, która jest jakby inna niż to, co nam się wydaje, jak myślimy o psychologu, prawda? Że pójdę do psychologa i on mi da masę dobrych rad. I tak często przychodzą klienci i pytają, no to co mi pani doradzi? A ja mówię, nie wiem. Zobaczymy. I tu się zaczynają schody. Zobaczymy, dokąd pani nas zaprowadzi w tej swojej historii. Prawda? I tutaj jest dopiero praca taka, odkrywanie świata wewnętrznego naszego klienta. To, co jest w nim, jego zasobów, to, co może robić, nie? I jak z tego możemy wykorzystać. On jest tym światem, którym ja odkrywam i ja odkrywam, bo on jest kimś innym niż ja. Ja nie mogę narzucać mu na przykład swoich rozwiązań, dlatego, że to może być zupełnie sprzeczne z jego wartościami. Ja muszę najpierw zobaczyć, kim on jest i co dla niego jest najlepsze, a nie to, co mi się wydaje. Czyli słuchasz. Tak, oczywiście. Podstawowa rzecz. Słucham i zadaję pytania.
i odkrywam, zadaję pytania czasem zmuszające do takiego głębszego zastanowienia się, czasem to jest taki dialog motywujący po to, żeby zwiększyć w naszym kliencie ten dysonans między tym, co ma, a tym, co by chciał mieć. I to też jest jedna z technik, które używa psycholog, czy dialog sokratejski, który pozwala klientowi dojść do pewnych rozwiązań, a nie dawanie mu tego na tacę, bo to wtedy nie jest tak skuteczne, jak wtedy, kiedy klient sam rozpozna, o, to powinienem zrobić, to by było dla mnie dobre. A wracając jeszcze do tej pierwszej wizyty, jak już ktoś sobie ułoży w głowie, no dobrze, doszedłem do muru, nie chcę słuchać tych dobrych rad, cioć, wujków i tak dalej, jak się przygotować do takiej wizyty? Właściwie nie ma takiego schematu, którym można by było powiedzieć, że no, należy przygotować się, nie wiem, robiąc sobie listę. Chociaż niektórzy klienci rzeczywiście przychodzą z listą, ale to głównie dlatego, że bali się, że czegoś zapomną powiedzieć, a chcą o tym jakby zakomunikować. Na pierwszej sesji zazwyczaj ja pozwalam klientowi mówić, czyli zapytam po prostu, z czym pani do mnie przychodzi? Co się dzieje w pani życiu? No i osoba zaczyna mówić i czasami jest tak, że mówi całą sesję i ja to po prostu słucham, notuję sobie oczywiście te rzeczy, które dla mnie są ważne i zazwyczaj pozwalam też klientowi trochę spuścić takie napięcie z siebie, bo on jest też zdenerwowany tym, że przyszedł do psychologa, prawda? Czasami pierwszy raz, więc też jest w nim wokół tego napięcie. Natomiast po tej rozmowie przychodzi kolejna sesja i kolejna sesja, które też są takim pogłębionym wywiadem, żeby się dowiedzieć, z czym osoba ma problem, w jakich obszarach cierpi, tak? Co funkcjonuje nie tak, jakby chciał. Przyglądamy się relacjom. Zależy oczywiście, jak długa to też będzie praca, tak długi jest ten wywiad wstępny. Ale myślę, że nie ma się czego bać. Nie ma się czego bać. Nie, i nie trzeba się jakoś specjalnie przygotowywać. Psycholog nas poprowadzi w takiej rozmowie. No tutaj właśnie to budowanie relacji z psychologiem, to zaufanie ogromne, to ludzie otwierają się, mówią o tak dużych trudnościach, o rzeczach, które są dla nich nie do zniesienia. I wiesz, masz obcą osobę, no ufasz na rozum tak naprawdę, tak, że to jest specjalista, że nie zrobi ci krzywdy, ale wiesz, to tak jakbyś się rozbierała po trochu u tego specjalisty. Czyli tutaj wchodzimy, jesteśmy zdecydowani, mówimy to, z czym przychodzimy, ale to psycholog jak gdyby nakierowuje i podąża za klientem. Tak. Dobrze to spięłaś? Bardzo dobrze to spięłaś. Super. Wiesz co, jeszcze spotkałam się z takimi obawami, że wiele osób obawia się o pytania, które może zadać psycholog. Czy ty rzeczywiście jesteś taka straszna, słuchaj, i zadajesz trudne pytania? Nie pamiętam takiej sytuacji, żebym kogoś jakoś przestraszyła pytaniem. Zdarzają się osoby, które są bardziej takie nieufne, lękowe, które trochę boją się otworzyć, gdzieś powiedzieć o jakichś swoich trudnościach, bo mają ogólnie problem z zaufaniem do ludzi, boją się odrzucenia, ale myślę sobie, że psycholog też wyczuwa pewne rzeczy, wyczuwa też właśnie, jaki jest poziom tej otwartości po drugiej stronie i wtedy jest w stanie, że tak powiem, delikatniej obchodzić się z tym naszym klientem, tak? Z takim trochę jak z jajkiem, ale po to, żeby on się poczuł bezpiecznie, bo to poczucie bezpieczeństwa jest niezwykle ważne dla procesu terapii, dla efektywności tej pracy terapeutycznej i jakby ja zawsze też uprzedzam moich klientów, że jeżeli oni po pierwszym, drugim, trzecim spotkaniu poczują, że nie łapią ze mną tego kontaktu, że nie czują się przy mnie bezpiecznie, że coś im nie gra, to żeby nie brnęli dalej w ten kontakt. Po prostu, żeby szukali innej osoby. Że to jest niezwykle ważne, żebyśmy nie utknęli też z kimś, kogo nie lubimy albo do kogo nie mamy zaufania, bo szkoda czasu i pieniędzy po prostu. Ja bym chciała to jeszcze bardziej podkreślić, bo też często spotykam się z takimi reakcjami. W ogóle ten psycholog to nic mi nie pomógł. On w ogóle jeszcze więcej szkody mi przyniósł. Ja mówię, no ale co się stało? No w ogóle on cały czas na mnie patrzył, zadawał jakieś pytania. Ja mówię, a proszę mi powiedzieć, jak to jest, jak pan pójdzie, czy pani, do lekarza. Czasem jest tak, że lekarz pani nie odpowiada. Komunikuje się w inny sposób niż pani. Widzi pani, że nie ma chemii. Zostaje pani u tego lekarza, czy zmienia pani? No oczywiście zmieniam. Ja mówię, to dokładnie tak samo jest z psychologiem. Jeżeli nie ma tej chemii, no pracujemy tutaj na bardzo takim delikatnym materiale, no bo dotyczy naszej duszy, mogę oczywiście tak głęboko powiedzieć, to jeżeli coś na mnie iskrzy, no to powinniśmy poszukać dalej. Zdecydowanie. Czasami nawet kilku trzeba odwiedzić terapeutów, aż się spotka, czy psychologów, aż się spotka tą osobę, z którą na coś zagra i będziemy się
dobrze czuli w jej kontakcie z nią. To czemu ludzie się poddają, słuchaj, po na przykład pierwszym nieudanym kontakcie? No myślę, że to jest może właśnie dlatego, że nie dostali takiej informacji, że to nie jest nic złego, że nie wyszła ta sesja, albo że to nie jest, niekoniecznie musi być po ich stronie coś, żeby się tym nie obarczali jakoś, że o, skoro mi nie wyszło z jednym psychologiem, to pewnie mi nie wyjdzie z następnym. Tylko, że po prostu czasami no, z kimś się lubimy od razu, a z kimś nie, a z kimś dopiero trzeba wypracować to. Ale tutaj nie ma też za bardzo czasu, więc trzeba po prostu szukać i dobrze, żeby taka osoba na tej pierwszym spotkaniu dowiedziała się tego, że to jest okej, że w porządku, nie ma problemu, jeżeli ten kontakt pani nie będzie pasował. Że wtedy proszę szukać dalej, ale że dobrze jest też, żeby psycholog jakby na pierwszym spotkaniu powiedział swojemu klientowi, że bardzo dobrze, że pani przyszła, że pani szuka, nie? Że to jest bardzo ważne. Jakby, no, ten pierwszy krok. Nie? Tak, wzmocnić na to, że osoba już zdecydowała się. Dlatego, że no, badania niestety pokazują to, że od momentu, w którym osoba zdaje sobie sprawę, kurczę, warto by było pójść do terapeuty, do momentu, w którym rzeczywiście to robi, może minąć nawet 10 lat. Więc jeżeli już zrobi ten pierwszy krok, no to warto to wesprzeć. Asia, a z drugiej strony takie opinie, które są w internecie, w kopalni wiedzy. Chodzenie do psychologa stało się modne. Co ty o tym myślisz? No, nie znam, jeszcze nie miałam takiego przypadku, żeby ktoś przyszedł do mnie tylko dlatego, że to stało się modne, ale spotkałam się na przykład z osobą, która pracowała w korporacji, która powiedziała, w mojej korporacji każdy ma swojego terapeutę. Natomiast oczywiście nie był to głównie powód, dla którego ta osoba się pojawiła. Natomiast wydaje mi się, że trochę życie wymusiło na nas to, że często ten psycholog staje się takim zastępstwem za przyjaciół, którzy nie mają już tyle czasu dla nas, my dla nich. Nasze życie pędzi do przodu i człowiekowi czasem łatwiej się umówić tym psychologiem na godzinkę, niż dbać o takie relacje. I że czasami niestety psycholog staje się takim zastępstwem. Natomiast mnie to absolutnie nie martwi, że pomoc psychologiczna stała się modna. I nie chodzi tylko o to, że to dla mnie jest w jakiś sposób opłacalne, tylko po prostu jakby świadomość tego, że jak mi ząb boli, to idę do dentysty, jak mi boli, nie wiem, dusza, to idę do duchownego, a jak mi boli psychika, emocje, to też mam do kogo pójść. I że to jest fajne. Ale jesteśmy bardziej samotni? No ja mam wrażenie, że relacje trochę są, że więcej trzeba włożyć wysiłku w to, żeby te relacje podtrzymać, żeby te przyjaźnie trwały. Że tutaj, no, w tym zaganianym życiu naszym jednak musimy włożyć trochę wysiłku. Żeby te relacje znaczyły coś więcej niż tylko posty na Facebooku, prawda? Dokładnie, żeby był kontakt face to face, żeby się spotykać. Ja wiesz, jak obserwuję z poziomu naszej fundacji media społecznościowe, to jak składam życzenia czasem, to mówię, życzę ci, żebyś był taki szczęśliwy, jak to wygląda u ciebie na Facebooku. I niektórzy się obrażają za to bardzo mocno. Bo wiesz, właśnie tak jak powiedziałaś, nie mam czasu na spotkanie. Nie, wiesz, nie mam czasu, tutaj mam, wiesz, konie, tutaj benefit sport, coś tam. Nie, to ta relacja, wiesz, no nie, no musimy poczekać. Może w przyszłym miesiącu będzie trochę luźniej. Asia, wracam do tematu konsultacji psychologa. Powiedz mi proszę, w naszym szalonym roku pandemicznym pojawiły się konsultacje online. Ja wiem, że ty miałaś do czynienia wcześniej z takimi konsultacjami. Ja chcę zapytać wprost. Znam odpowiedź, ale chcę, żebyś ty dopowiedziała. Czy te konsultacje są tak samo wartościowe jak te face to face? Mam takie wrażenie, że oczywiście nic nie zastąpi kontaktu bezpośredniego. Chociażby dlatego, że kiedy widzę osobę, widzę ją całą od stóp do głów i czasami jej ciało mówi więcej niż słowa. To, że macha nogą w zdenerwowaniu na przykład, a nie widać tego na twarzy. Więc ja mam po prostu cały zestaw informacji. Jako specjalista mogę to zauważyć i mogę to pokazać też klientowi. O, niech pan popatrzy. Zamachał pan teraz tutaj nogą nerwową przy tym temacie. Natomiast no, jak widzę osobę tylko w okienku, na Skype'ie na przykład, czy tylko rozmawiam z nią przez telefon, no to mam ograniczone te informacje o kliencie. I ten kontakt też wymaga więcej skupienia, więcej właśnie takiej uważności, żeby wychwycić pewne rzeczy, niż tak jak siedzimy naprzeciwko siebie.
Natomiast oczywiście on może być dobrym kontaktem, zarówno telefoniczny, jak i online, ale wymaga więcej wysiłku. I chyba też po stronie i zarówno klienta, jak i po stronie terapeuty, no bo terapeuta też jest ograniczony tym, że nie może na przykład pewnych ćwiczeń wykonać, te, które może zrobić w gabinecie. Tu musi się nagłówkować, jak to zrobić online, żeby to wyszło. Jest to możliwe, ale trudniejsze na pewno. Powiedziałaś jedną rzecz, która mnie tutaj zainteresowała, że wnikliwe oko psychologa widzi to ruszanie nóżką i inne różne postawy. I wiesz, i przypomina mi się ten taki też stereotyp, który mówi o tym, że wchodzę do gabinetu, a psycholog już mnie zaczyna diagnozować. Coś w tym chyba jest, prawda? Znaczy, nie zdarza mi się to w życiu prywatnym raczej. Ale wiem, że często mają ludzie ten stereotyp, tak, że wiedzą, dowiadują się, na przykład poznają mnie, dowiadują się, że jestem psychologiem, o, to widzę lęk, że boją się, że ich zacznę oceniać. Myślę, że każdy psycholog się z tym spotkał, że ludzie gdzieś się zaczynają dystansować, bo wydaje im się, że my wiemy wtedy więcej o nich. No to nie tak do końca, to trzeba naprawdę dobrze kogoś poznać. Oczywiście są pewne rzeczy, które są nam ogólnie wspólne jako ludziom, pewne schematy myślenia, nie wiem, jakieś przekonania o sobie, o świecie, które można powiedzieć są podobne, ale jednak każdy człowiek to jest po prostu cały wszechświat i żeby go poznać, żeby go zdiagnozować, no to trzeba z nim trochę spędzić czasu. To nie jest tak, że mamy rentgen. Uff. Przybywając z tobą co tydzień, czuję się bezpieczniej, że nie diagnozujesz mnie za każdym razem. Nie zdarzyło mi się jeszcze. Asia, a jak wybrać odpowiedniego specjalistę? Warto, jeżeli są takie informacje, zobaczyć, jakie jest jego wykształcenie, czy jest rzeczywiście, na przykład, czy jest psychologiem, jeżeli jest to terapeuta, to czy ma skończone 4-letnie szkolenie, jaką ma specjalizację. Jeżeli przychodzimy z konkretną problemem, na przykład, nie wiem, zaburzeń lękowych, to warto, żebyśmy wzięli osobę, która rzeczywiście z tym pracuje, a nie tylko dlatego, że ma jakieś dobre opinie, no bo to może być nie jego działka, tak? I on może być świetny w innych dziedzinach. Więc tutaj warto się tym kierować. Oczywiście można się też kierować poleceniami, ale tak jak mówię, jeden psycholog dla jednej osoby będzie idealny i ten sam psycholog dla drugiej osoby może już nie być taki fajny. Jakby może ten kontakt z nimi być nie nawiązana ta relacja, przymierze terapeutyczne. Więc tutaj to jest trochę, no nie jest tak, że tak powiem, miarodajne te polecenia. Bardziej trzeba się kierować tym właśnie, czym się zajmuje dany specjalista, jego specjalizacją, tym, czy pracuje w jakimś ośrodku, którym podlega superwizji na przykład. To jest bardzo ważne. Czy nasz specjalista się superwizuje, to znaczy, czy spotyka się z osobą, która jest od niego bardziej doświadczona i konsultuje swoją pracę z kimś innym, czyli mamy jakby wtedy podwójną opiekę, nie tylko naszego terapeuty, ale jeszcze kimś, kto jest nad nim i nadzoruje, czy na pewno proces terapeutyczny idzie w dobrą stronę. Asia, psycholog, terapeuta. Różnica, jakbyś tutaj mogła wyjaśnić. Psychologiem jest osoba, która skończyła studia psychologiczne 5-letnie i właściwie już może się nazywać psychologiem. Taka osoba teoretycznie mogłaby już pracować z takimi krótkoterminowymi problemami. Takimi, powiedzmy, które zajmują, nie wiem, 6 do 12 spotkań, więc w jakichś takich bieżących, życiowych sprawach albo w takich sytuacjach kryzysu, gdzieś coś się dzieje, jakaś utrata pracy czy żałoba, tak? Natomiast terapeuta jest już bardziej przygotowany do pracy z takimi długofalowymi problemami, nawarstwianymi latami, z powtarzającymi się schematami. To jest osoba, która oprócz tego, że ma wyższe wykształcenie, jest również, zazwyczaj kończy 4-letnie szkolenie w jakimś tam nurcie terapeutycznym i ona jest też przygotowana do pracy z zaburzeniami psychicznymi, jak nerwice, lęki i inne tego typu zaburzenia. A gdybyś wyjaśniła też naszym słuchaczom swój nurt behawioralno-poznawczy? Nurt behawioralno-poznawczy to jest nurt chyba najlepiej przebadany naukowo ze wszystkich nurtów, przynajmniej jest najwięcej publikacji na temat tego nurtu. I ten nurt opiera się głównie na pracy z myślami oraz z zachowaniami osoby. Patrzymy, jak nasz klient patrzy na świat, w jaki sposób go interpretuje, jak patrzy na siebie, jak patrzy na innych ludzi, czy jest, jak wiele ma zniekształceń też poznawczych, czyli takich błędów w myśleniu,
Na przykład takim błędem w myśleniu może być to, że czyta w myślach, czyli patrzy na drugą osobę i myśli, o rany, on na pewno mnie nie lubi, prawda? Czyli to są takie błędy, którymi wszyscy podlegamy, natomiast u pewnych osób jest ich więcej i są silniejsze, więc warto wtedy je rozpoznać. Patrzymy, jak te myśli wpływają na emocje, czyli pod wpływem konkretnej myśli pojawia się u mnie emocja. No i pokazujemy to też naszym klientom. Jak pani ma taki obraz świata, to takie emocje pani czuje zgodnie z tymi myślami. I teraz pracujemy też z klientem nad zmianą zachowań. Czyli na przykład, jeżeli osoba się czegoś boi, to zazwyczaj radzi sobie to, powiedzmy, przez unikanie. A my próbujemy teraz zmienić to i na przykład wyciągnąć ją z tej strefy komfortu. Pokazać jej, że dzięki temu, że ona przestanie unikać, tylko na przykład skonfrontuje się z sytuacją lękową, coś w jej życiu może się zmienić. Może przestać myśleć o tym, że ta sytuacja jest niebezpieczna, powiedzmy, czy jest trudna. Także tutaj pracujemy właśnie na myślach, na emocjach, pokazujemy te emocje i na zachowaniach. Także to taka chyba najprostsza definicja. Wiesz, tak teraz kołaczy mi się w głowie takie pytanie, z czym ludzie najczęściej przychodzą? Czy ty w ogóle możesz tak ogólnie powiedzieć, z jakimi problemami ludzie sobie nie radzą? No jest bardzo, bardzo to jest taki rozległy temat, bo to są od takich naprawdę trudnych rzeczy, jak traumy, jak kryzysy, które powodują, że człowiek po prostu nie widzi wyjścia z sytuacji, albo jeżeli widzi, to jest ono jedyne, ostateczne, prawda? Więc takie bardzo emocjonalnie trudne wydarzenia. Poprzez różnego typu kryzysy rozwojowe, na przykład to, że ktoś właśnie urodziło się dziecko i sobie z tym nie radzi, czy jakieś kryzysy w małżeństwie, jakieś sprawy okołorozwodowe, tego typu rzeczy, ale również takie jak poczucie, że stoję w miejscu i nie wiem, co dalej, prawda? Czy lęki. Dużo osób przychodzi z lękami, zwłaszcza teraz w pandemii. U wielu osób zaostrzyły się objawy różnych zaburzeń, czy depresyjnych, czy lękowych, więc tego też jest sporo, jeśli chodzi o osoby, które się zgłaszają. Ale naprawdę musiałabym długo spędzić czasu, żeby wymienić te różne obszary, z którymi się klienci zgłaszają. A ta nieszczęsna wspomniana pandemia, bo tutaj zanotowaliśmy w naszej maleńkiej fundacji wzrost ogromny potrzebujących klientów z różnymi swoimi trudnościami, problemami. Jak to jest, Asia, czy to jest tak, że przez lata nic się z tymi problemami nie robiło i w momencie, kiedy zostaliśmy przymusowo zamknięci, one zaczęły wychodzić na światło dzienne? Czy to... Tak, to trochę tak jak katalizator zadziałało, no bo powiedzmy, jeżeli w naszym małżeństwie nie działo się zbyt dobrze, ale wychodziliśmy do pracy i spotykaliśmy się tylko wieczorem, to nawet nie było tego czasu, żeby to tak mocno poczuć. Ale w momencie, gdy jesteśmy zamknięci ze sobą 24 godziny, no to nie mam jak przed tym uciec, więc to staje się bardziej wyraźne. Druga rzecz, że u wielu osób zaobserwowałam coś takiego, że pandemia i to, że na przykład przeszły na zdalną pracę, sprawiło, że nagle mogły zobaczyć swoją ścieżkę zawodową, czy swoją pracę z pewnej perspektywy, z perspektywy domu i w nich się pojawił jakiś taki kryzys związany ze zmianą. Ja już nie chcę tam wracać. Ja chcę już coś innego. I bardzo dużo osób zmienia pracę w ogóle w tym przebranżawia się też. Słyszałam o takich nagminnych zjawiskach, że już nagle nie chcę być w tym konkretnym dziale, chcę robić coś innego. To mnie nudzi, to mnie wypaliło, to powoduje, że jestem agresywny w tej pracy. No właśnie, czyli tak jakby wcześniej nie było tego czasu nawet na to, żeby to zobaczyć, żeby się temu przyjrzeć, żeby tego doświadczyć. Pandemia dała ten czas. Wiesz co, a chodzi mi po głowie też taka sytuacja małżeństwa. Małżeństwa, w którym jest problem, już tutaj wszystko jedno jaki, nie będę jak gdyby wymyślać teraz na poczekaniu. Jedna strona jest gotowa, jedna strona przychodzi, jak gdyby zaczyna pracę nad sobą, natomiast druga strona absolutnie nie chce o tym słyszeć. Jak wtedy taka praca z klientem wygląda? Bo no, tak mało efektywnie chyba, co? To jest bardzo częsta sytuacja, kiedy jedna osoba nie ma absolutnie ochoty na to, żeby się przychodzić do psychologa. W tym momencie na pewno musimy powiedzieć klientowi, że my nie pracujemy na relacji jego z partnerem czy partnerką, bo po prostu nie jesteśmy w stanie pracować z parą, kiedy mamy tylko jedną osobę.
Tak, to jest system jednak. To, co możemy zrobić w tym momencie, to zaproponować naszemu klientowi, żeby się zająć nim samym, jego jakby trudnościami, no bo on też jest w kryzysie w tym sytuacji, nie? Przeżywa pewne trudności, przeżywa cierpienie związane z tym, że jego małżeństwo przeżywa, tak, jest w kryzysie, więc możemy mu zaproponować terapię indywidualną i dzięki też temu, że pracujemy z naszym klientem, uczymy go rozpoznawać jego potrzeby, uczymy go widzieć jego emocje, pozwalamy mu też właśnie trochę to napięcie z siebie zrzucić, pracujemy nad efektywną komunikacją chociażby, to pośrednio też wpływamy na całą tą sytuację małżeństwa, też to diadę, nie? Więc jakby tylko to możemy zrobić w tym momencie. Ale często jest tak, że terapeuta, który pracuje z parami, w pewnym momencie sugeruje klientom, żeby oni również poszli na swoje indywidualne terapie. Więc to jest czasami ta terapia pary jest takim preludium do zajęcia się sobą też. Asia, a jak ta twoja praca psychologa zmieniła cię? Wydaje mi się, że stałam się taka dużo bardziej wyrozumiała niż dawniej. Dużo bardziej rozumiejąca pewne rzeczy, mniej oceniająca niż to było, nie wiem, 20 lat temu, tuż po studiach, gdzie właśnie może być taka pokusa oceniania, czy te diagnozowania wszystkiego, że jest mi po prostu już widząc tyle osób, tyle czynników, które wpływają na nas, które nas kształtują, jak tego jest wiele, nie mam już takiej skłonności, żeby jakoś kogoś oceniać. Bo po prostu widzę, no tak, no to go ukształtowało, no nie mogło inaczej, tak? Gdybym ja była w jego butach w tym momencie, w jego rodzinie, prawdopodobnie zachowywałabym się tak samo, więc chyba to jest najbardziej takie dla mnie, to co ja zauważyłam w każdym razie. A lubisz swoją pracę? Wiele. Co mogę powiedzieć innego? Kurczę, mam do czynienia z milionem różnych wszechświatów, które mogę odkrywać, nie? Tak jak się czuję trochę czasami jak taki odkrywca, którego klient zabiera w podróż. I czasami przychodzi klient i mówi, wow, ale fajnie, dzięki, że mnie pani zabiera. I aż jestem ciekawa, co będzie dalej. Więc uważam, że to jest naprawdę bardzo fantastyczna praca, no, co ja będę mówić. No, nie jest łatwa, ale jest fantastycznie. Wiesz, jak kończyłam rozmowę z Arielem, który jest ratownikiem medycznym, mówiłam mu, że i słuchaczom naszym, że życzę nam wszystkim, żebyśmy się nie musieli z Arielem spotkać. I tak chciałam też jak gdyby jakoś mądrze podsumować to nasze spotkanie, żeby jednak jak najmniej było sytuacji do wspólnego spotkania. Ale wiesz, mogę tak z czystym sercem powiedzieć, że jeżeli ktoś ma problem i spotka ciebie na swojej drodze, to właśnie ten wszechświat będzie odkrywał w taki fajny sposób. To jest chyba takie moje spostrzeżenie. Dziękuję bardzo. Ja też ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Było mi bardzo niesamowicie miło, bo problemów jest dużo, potrzebujących jest dużo. No a my wariaci jak gdyby idziemy dalej, bo wariaci są tylko coś warci. Do przodu. Do przodu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również. Subskrybujcie kanał Fundacji Art na YouTubie i bądźcie z nami w każdy czwartek. Zapraszam na rozmowy z fantastycznymi gośćmi, nietuzinkowymi osobowościami, ludźmi, którzy z pasją działają w bardzo różnych dziedzinach. Do usłyszenia. Agnieszka Tobota. Podcast Powiedz o tym komuś to projekt Fundacji ART, która od 2008 roku pomaga osobom w kryzysach doświadczającym przemocy. Udzielamy bezpłatnego wsparcia psychologów, pedagogów, terapeutów, prawników, coachów. Teraz ty też możesz wesprzeć naszych podopiecznych. Wejdź na stronę www.fundacjaart.pl i zobacz, jak możesz to zrobić. Podcasty są współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.